PKN Orlen buduje na Mazurach pierwszą w Polsce biometanownię. Powstaje ona w Głąbowie w gminie Ryn. To instalacja, która przekształci odpady z produkcji rolniczej w biometan w postaci bio-LNG, czyli skroplonego gazu służącego do tankowania ciężarówek. Nie tylko mamy inwestować w dużych miastach w niektórych krajach, ale musimy też patrzeć na inwestycje właśnie w tej Polsce lokalnej. Nie możemy robić inwestycje stricte i wyłącznie dla siebie. Te inwestycje muszą napędzać inne gałęzie gospodarki. Przede wszystkim inne gałęzie gospodarki. Musimy spinać te gałęzie gospodarki i te możliwości, które mamy. I między innymi w tej naszej rozbudowanej strategii związanej z petrochemią, rafinerią, energetyką zeroemisyjną, kwestią biododatków i tych wszystkich inwestycji, których robimy, idziemy szerzej. Idziemy szerzej w kraj. To jest kwestia budowy biometanowni. To jest następny etap inwestycji. Biometanownie, po pierwsze, zmniejszą nam ilość zakupowanego z czasem gazu. Te ilości, które były podane, 4 miliardy metrów, między 4 a nawet 8 miliardów metrów, my musimy wykorzystać ten potencjał rolniczy, by gwarantować nasze bezpieczeństwo. Byśmy zdecydowanie większe ilości produkowali biometanu tu w Polsce. Byśmy zasilali nasze sieci biometanem. Biometanownia jest biogazownią. Różni się tylko tym, że powstający w procesie fermentacji biogaz nie zostaje natychmiast spalony w specjalnych silnikach, które potrafią takie paliwo palić, tylko jest oczyszczany głównie z dwutlenku węgla oraz różnych zanieczyszczeń i na końcu powstaje prawie czysty metan, tak? Czyli tam 98 plus czystość metanu. I to jest podobny gaz do tego, który mamy w sieciach gazowych, tak? Czyli on może zastąpić nasze kopalne paliwo, czyli metan. Ekologiczne paliwo, zeroemisyjne, będzie służyć naszej gospodarce i będzie również ją zabezpieczać. Świetna inwestycja. Mam nadzieję, że bardzo pomoże nam w proekologicznych sprawach, bo wiemy, że z tym nie jest najłatwiej. Mamy tu wiele gospodarstw wielohektarowych, więc te odpady powstają siłą rzeczy i będzie możliwość zagospodarowania. No, nie będę już mówił o sprawach podatkowych, bo to jest rzecz oczywista, jasna, bardzo cenna. No, niemniej jednak chyba nie najważniejsza w tej sytuacji. Instalacja ma być gotowa za niecałe 2 lata.